Finał szlachetnej paczki co roku odbywa się w grudniu, ale już w sierpniu w kozienicach i okolicach ruszają przygotowania do tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia. Przypomnijmy, akcja ta polega na pomocy potrzebującym rodzinom. Koordynatorem regionalnym przedsięwzięcia jest Mariusz Wilczyński, a liderem rejonu Kozienice Sylwia Kuczyńska, która zachęca do pozostania wolontariuszem szlachetnej paczki. Jeżeli ktoś chce pomagać innym ma czas przy okazji troszeczkę się rozwinąć, a przede wszystkim myślę i to jest chyba najważniejsza kwestia. Przeżyć niezwykłą przygodę, to zapraszamy właśnie do szlachetnej paczki. Nie tylko w Kozienicach, bo oczywiście my jak najbardziej przyjmiemy wszystkich z otwartymi rękami, ale pamiętajmy o tym, że są inne rejony. Mamy w okolicy Głowaczów, mamy Garbatkę, więc tak naprawdę jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie dla siebie miejsce, tak? Dla nas najważniejsze jest to, żeby ta osoba miała świadomość, że... Trochę musi poświęcić dla nas tak naprawdę czasu, tak? Tego, co w dzisiejszych czasach według mnie jest najcenniejszym naszym dobrem. Wolontariusze pomagają wytypowanym osobom, bo na tym polega ta akcja. A co szlachetna paczka daje wolontariuszowi? Mamy szansę zobaczenia tego, że ten świat wcale nie jest taki kolorowy, jak nam się wydaje, i czasami przez to patrzymy w zupełnie inny sposób na swoje własne życie. Dla mnie bardzo ważne jest to, że ja mam poczucie, że cały czas się gdzieś tam też rozwijam, tak? To jest niesamowite. Jeżeli naprawdę siedzisz w domu, odnosisz wrażenie, że czegoś ci brakuje, przyjdź, bo tutaj naprawdę masz szansę na rozwój, na poznanie wspaniałych ludzi. I przede wszystkim na pomoc, tak? czyli to, co czasami myślimy, że, że nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy środków, bo tak naprawdę ta nasza pojedyncza pomoc nic nie znaczy. Tu ta pojedyncza pomoc to jest właśnie coś niesamowitego, bo razem tworzymy siłę i jesteśmy w stanie nieść to dobro dalej. Do udziału w tej szlachetnej akcji zachęcają też przedstawiciele naszej gminy, którzy corocznie wspierają to przedsięwzięcie. Angażujemy się, zawsze taką paczkę przekazujemy jednej z rodzin, ale też angażujemy się emocjonalnie, organizacyjnie i wspieramy naszych wspaniałych wolontariuszy. Teraz jest ten czas, że tych wolontariuszy właśnie Szlachetna Paczka potrzebuje. Także. Akcja szlachetna, jak sama nazwa wskazuje, charytatywna, wspierająca, pomagająca. Jeśli ktoś ma dobre serducho, potrzebuje kogoś wspierać, innego człowieka, inną rodzinę, ma to właśnie takie potrzeby, to takich osób e, Szlachetna Paczka potrzebuje. Zgłaszajcie się drodzy mieszkańcy, wspieramy, niech, pa niech padną e, kolejne rekordy. Osoby zainteresowane udziałem w akcji szczegółowe informacje znajdą na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl oraz na fanpage'u rejonu Kozienice.